Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i zadanie mi okazji przekazania Państwu pewnego świadectwa. Kiedy zdecydowałam się kandydować do Parlamentu Europejskiego, już podczas kandydowania dowiedziałam się, że mam raka piersi. Pomyślałam sobie, że rak to nie wyrok i warto kandydować dalej. Jak wiecie Państwo, zakończyło się to sukcesem. Jestem w tej chwili w Parlamencie Europejskim. O tym, co jeszcze tam zamierzam zrobić, również w sprawie, o której teraz będę mówiła, powiem pod koniec. Ale chcę zacząć od świadectwa. Jestem w tej chwili na drugim etapie leczenia, to znaczy jestem po mastektomii. Teraz przyjmuję drugą chemię, czyli co tydzień jestem w szpitalu onkologicznym na Kopernika. Tam próbuję się przedrzeć przez korytarz, na którym siedzi mnóstwo ludzi. Trzeba uważać, żeby nie potknąć się o nogi. To jest przychodnia dzienna, która przyjmuje około 70 pacjentów dziennie. W sumie w pokojach jest około 25 leżanek, na których można w miarę wygodnie siedzieć, ale już nie w intymności, i przyjmować chemię. Cała procedura właściwie trwa cały dzień i dla osób, które mieszkają w Krakowie, jest to łatwiejsze, ale dla osób, które przyjeżdżają spoza Krakowa, jest to o wiele trudniejsze. I to, że ta procedura trwa tak długo, to od razu chcę zaznaczyć, że to nie jest ani wina lekarza, ani pielęgniarek. Po prostu taka procedura jest, takie są środki dostępne dla tego szpitala. Jest to jedno z najlepszych, to jest klinika onkologiczna, więc jest to jedno z najlepszych miejsc, gdzie można leczyć raka. No i tak się też szczęśliwie składa, że ja mam takiego raka złośliwego, ale najlepszego do leczenia. W związku z tym nadzieje są ogromne. Moje i bardzo wielu kobiet tam się leczących. Niemniej musimy mieć świadomość tego, że co roku 19 tysięcy kobiet choruje, wykrywa się u nich raka piersi. To jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę ilość miejsc, procedury, nie zawsze skuteczność szybkiej ścieżki. Mam świadectwa od pań, które opisują mi, przez jakie musiały przechodzić procedury, wręcz leczyły się prywatnie, diagnozowały się, bo nie mogły dostać się do tej szybkiej kolejki, do tej szybkiej procedury, więc widać, że ten problem jest. Jednym z problemów, na które się natykam i na które natyka się bardzo wielu pacjentów, chcę o tym powiedzieć, bo z tym się wiąże bardzo ważny postulat, jest to, że pacjent leczący się na raka potrzebuje nie tylko onkologa, potrzebuje wizyt u chirurga, potrzebuje wizyt w poradni bólu, potrzebuje wizyt u lekarzy różnych specjalności, bo czasami, tak jak na przykład w moim przypadku, towarzyszą mi jeszcze również inne choroby. Do każdego z tych lekarzy trzeba zapisać się osobno, trzeba pójść do innej kliniki. Jak się Państwo domyślają, jestem trochę uprzywilejowaną pacjentką, chociaż daję słowo, też siedzę w kolejkach, nie chcę wykorzystywać swojej pozycji. No ale łatwiej jest mi umówić wizytę u lekarza. Patrzę na panie, które tam siedzą całymi dniami. W związku z tym, że te cykle się powtarzają, widzę te same twarze, słyszę podobne opowieści, czasami tragiczne. Nie dlatego, że ten rak nie jest wyleczalny, tylko uciążliwość tych procedur, uciążliwość leczenia, koszty. Mówimy, że leki są refundowane. Część tak, ale przecież to są nie tylko leki. To są środki opatrunkowe, higieniczne, najróżniejsze leki, które nie są refundowane. To jest rehabilitacja, która po mastektomii jest absolutnie niezbędna.
Najczęściej kobiety finansują ją prywatnie, ponieważ dostanie się na rehabilitację finansowaną przez NFZ trwa bardzo długo, a po zabiegu trzeba rehabilitować się od razu. Dlatego uważam, że w przyszłości, jeżeli będziemy udoskonalali nasze kliniki onkologiczne, powinny im towarzyszyć, w takich szpitalach powinni być dostępni również specjaliści różnych rodzajów, po to, żeby pacjent osłabiony po chemii, osłabiony po przyjmowaniu różnych leków, żeby mógł pójść do chirurga na miejscu, żeby mógł pójść do lekarza od leczenia bólu na miejscu, żeby móc być obsłużonym w jednym miejscu. Dla mieszkańca Krakowa jest to jeszcze łatwiejsze, ale proszę sobie wyobrazić, że 4-5 razy w tygodniu i to jeszcze potrzebując skierowania od lekarza rodzinnego, trzeba przyjeżdżać do Krakowa na cały dzień. Ktoś kogoś musi przywieźć, ktoś musi wziąć jakieś zwolnienie, urlop. To jest cały skomplikowany mechanizm, który widzę, że pomimo wysiłku lekarzy i ogromnego wysiłku personelu szpitalnego jest bardzo trudny. Ja chodzę do bardzo dobrej pani doktor onkolog, której gabinet wygląda tak, że jej biurko jest pod ścianą, w związku z tym ona siedzi do mnie tyłem, jeszcze jest jej asystentka i sekretarka i pani doktor, patrząc w komputer, patrząc jakie są moje wyniki krwi, jakie tam są kolejne wyniki badań, oblicza ile mi trzeba chemii, żeby złożyć zlecenie do apteki, która jest w innym budynku, tam gdzie ta chemia jest produkowana po tym, jak dojdzie zamówienie. Więc pani doktor rozmawia ze mną, siedząc do mnie tyłem, bo ja siedzę rozebrana na kanapce. Nie jest to wynik lekceważenia pani doktor. Za drzwiami siedzi tłum ludzi, który czeka, aż również zostaną przyjęci. Takie warunki pracy dla lekarza są poniżające i ja wiem, że pani doktor bardzo źle się z tym czuje. Niedawno dostałam chemię, trochę później, była godzina 19, przyszła pani salowa, powiedziała, że już muszę wyjść na korytarz, bo musi zamknąć salę. Ja rozumiem tę panią salową. Ona przyjechała spod Krakowa na godzinę 7 do lekarza, do pracy. O tej 19 chce wyjść, musi jeszcze dojechać do domu. Tak? Nie ma pieniędzy na to, żeby była salowa wieczorem. To są być może drobiazgi wobec tego ogromu pracy, jaki nas czeka nad polepszeniem leczenia onkologicznego i nie tylko, bo jeśli chodzi o Polskę, o stan zdrowia Polski, to Polska jest chorym krajem. I my to sobie musimy uświadomić, że to, co teraz, to jedno z najważniejszych zadań, chociaż tych, o których tutaj mówiła pani marszałek, jest tak wiele, że uniesienie tego ogromu, mam nadzieję, że wygramy te wybory, to uniesienie ogromu tych prac będzie wymagało od nas ogromnego poświęcenia, wysiłku, pracy, pracy i jeszcze raz pracy. I przede wszystkim ideowości, żebyśmy uwierzyli w to, co chcemy zrobić. Bo ja tak samo jak pani marszałek wierzę, że to jest możliwe. Doświadczyłam tego, że w Polsce mamy bardzo dobrych specjalistów. Mamy świetnie wyszkolone pielęgniarki. Leżałam w sali pooperacyjnej, po operacji. Wysoko wykształcone pielęgniarki, świetny sprzęt, finansowany zresztą z pieniędzy Unii Europejskiej.
Świetny sprzęt jednorazowy. Wiecie Państwo, czego brakowało? Prześcieradeł. Jak z drenu mi się wylał, z drenu po prostu się wylało, to pani pielęgniarka w sobotę biegała po oddziałach, żeby zdobyć prześcieradło. Więc nasza służba zdrowia nie może zatrzymać się na prześcieradłach. Nie może zatrzymać się na liczbie 2,5 lekarza na 1000 mieszkańców. To jest jeden z najniższych wskaźników w porównaniu do bardzo wielu krajów Unii Europejskiej. Brak odpowiedniej opieki zdrowotnej powoduje, że średnia długość życia Polaków maleje. Proszę Państwa, my żyjemy coraz krócej w porównaniu do państw Unii Europejskiej. Europejczycy żyją o wiele dłużej. Tak? Kobiety o 2 lata, mężczyźni o 5 lat dłużej w Unii. Czy nam się nie należy dłuższe życie? Czy nie mamy... Nie mamy wielu wspaniałych idei, planów, nie mamy młodszego pokolenia, któremu chcemy zostawić lepsze warunki życia. Mamy. Chcę jeszcze Państwu podać jedną wstrząsającą liczbę, którą wyczytałam w strategii dotyczącej leczenia onkologicznego do 2025 roku. I tam podano informację, że w Polsce co roku choruje, wykrywa się nowotwory, 1400 nowotworów u młodzieży poniżej 18 roku życia. To oznacza, że dzieci, że nasza młodzież też zapada na raka. I ta liczba do 2025 roku może wzrosnąć nawet o 10%. Pomyślcie Państwo, jakie koszty społeczne poniesie nasz kraj, mając do czynienia już z młodzieżą borykającą się z bardzo trudną chorobą. W Krakowie w tej chwili szpitale na Kopernika przygotowują się do przenosin na terenie szpitala Jana Pawła II. Na onkologii akurat zwiększy się ilość łóżek, ale na przykład na immunologii, gdzie teraz mamy bardzo dużo chorób immunologicznych, ta liczba łóżek się zmniejszy. I takie rzeczy musimy mieć na uwadze. Bardzo ważne jest, dlatego w związku z młodzieżą, w związku z rosnącą liczbą zachorowań, bardzo ważne jest to, żeby wykrywalność raka odbywała się na jak najniższym poziomie. W tej strategii lekarze proponują, żeby zarówno szkolić lekarzy pierwszego kontaktu, żeby potrafili wykryć pierwsze objawy raka i kierować od razu na te szybkie ścieżki, ale również, proszę Państwa, to jest edukacja. Bo dlaczego my Polacy chorujemy? Oczywiście powodów tutaj można podać by było bardzo wiele. Ale między innymi niezdrowy tryb życia, złe odżywianie się, brak świadomości tego, że używki również powodują zachorowania na raka i oczywiście również na inne zachorowania. Myślę, że my edukację w tej kwestii, zresztą w bardzo wielu kwestiach, zaniedbaliśmy. I to jest też jedno z zadań, które powinno stać przed nami. Edukacja taka społeczno-medyczna, budowanie świadomości tego, że zdrowy tryb życia pomoże zarówno w utrzymaniu tego zdrowia, a badania i ilość badań przesiewowych, które będą robione,
spowodują, że ta wykrywalność będzie szybsza, będzie można szybciej leczyć. Ja miałam to szczęście, że ten rak został wykryty szybko, więc jakkolwiek nie skończyłam jeszcze swojej walki, to zapewniam Państwa, że doprowadzę ją do końca. I w Parlamencie Europejskim, gdzie zapisałam się, jestem zarówno w komisji DEWES, czyli zajmującą się rozwojem, jestem w komisji DROIT i ENVI, które zajmują się i prawami człowieka, w szczególności migracji, ale również w ENVI problemem zdrowia, problemem osób niepełnosprawnych. No i zgłosiłam swój akces do komisji, której powstanie postuluje IPP, czyli do Komisji Walki z Rakiem. To, o czym mówiła tutaj pani marszałek, że pieniądze w Unii Europejskiej na leczenie raka, na program walki z rakiem są, to jest prawda. I im lepszy program przedstawimy, im lepszą wizję, która będzie pokazywała, że świadomie zmierzamy do poprawy warunków leczenia Polaków, do tego, żebyśmy jako Polska stanowili tę zdrową część Unii Europejskiej, tym większe te pieniądze mogą być. Bo tak było z autostradami. Najpierw miało być mniej, potem było więcej i tutaj takich przykładów można by było podawać więcej. Proszę Państwa, chciałabym, żeby każdy z Was, kto pójdzie, a mam nadzieję, że pójdzie każdy, głosować 13 października, poszedł głosować świadomie. Zapoznajcie się z programami. Jeżeli nie ze wszystkimi, to z tymi, które są dla Was najważniejsze. Myślę, że program ochrony zdrowia jest jednym z ważniejszych. Ale jest oczywiście jeszcze i edukacja, i ochrona środowiska. Bardzo mi się podobało hasło, że ziemia to jedyne miejsce, na którym istnieje Polska. I o tę ziemię, o tę Polskę, o Polaków zadbajmy. Możemy to zrobić. Ja wierzę w rzeczy, wydawałoby się niemożliwe, a potem okazują się być możliwe.